Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, Madame und Monsieur, Panie i Panowie, Stigda! Moi drodzy, spotykamy się tutaj dziś, a mianowicie na imprezie nazywanej Miss Malborka. Mówimy na to Miss Malborka, to dlatego tylko i wyłącznie, że Miss Powiatu Malborskiego nie zmieściło się na szarpie. Z tego miejsca witam Państwa bardzo serdecznie. Wylęta Rudowłosa Jankowiak. Oraz Mateusz Wetmi Petmer. Dzień dobry. A teraz cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak rozpocząć to show, na które Państwo tutaj dzisiaj zbiegli tłumnie. Zapraszamy dziewczyny. Bardzo proszę. Thank you.
Proszę Państwa, cóż, nie zazdrościmy jurorom jakże trudnego wyboru, ale niestety. Tak jest. Ja trochę zazdroszczę, bo też chciałbym zagłosować. Ja będę znany na w ogóle możliwości. Doszedłeś do miejsca, do którego mało, która jest tak lokalnie, który z internetem dochodzi, do TVN. Jan Błaszkowski rozpływał się w zachwytach, jeśli chodzi o Piotra. Ja mu tutaj schodzić nie będę absolutnie. Ale chciałam Ci powiedzieć, że zrobisz coś, co naprawdę jest to dość niemożliwe, ale zaszedłeś na 16 piętro Zieleniaka. Na redakcji TVN ma swoją siedzibę. Jesteśmy oficjalnie komórką TVN, TVN24. Mamy zamiar to wykorzystać na korzyść naszego miasta i powiatu. Rafał ma dla Ciebie też niespodziankę, ale poczekaj. Dzień dobry wieczór, ja jestem Igor, mam 21 lat, jestem z Malborka, mówią na mnie Enciak, to wszystko poza tym. Nie będę dla Ciebie nigdy inną osobą, wiesz? Nie będę dla Ciebie nigdy inną osobą. Nie będę dla Ciebie inną osobą. Inną osobą, wiesz? Olewam typa z kartu czasu. Gram dziś o szacunek. Szczere procy. Nie obchodzi mnie jakie spaliłem mosty. Liczy się ten czas, to miejsce i ludzie. I jedyne co powiem to po prostu dziękuję. Marzenia to nasza siła, która prosi nas o pomoc. Nigdy się nie poddać, wierzyć w lepsze dobro. Marzenia to nasza wiara, która daje sens istnienia. Wydążyć po pragnienia, nigdy się nie zmienia. Moi drodzy, teraz to, co lubię robić najbardziej, a więc zapowiem kolejny raz dziewczęta, tym razem w sukienkach. Moi drodzy Państwo, przyjrzyjmy się im bardzo dokładnie, bo to już ostatnie wyjście w ten wieczór dziewcząt. Sprawdźmy, jak się prezentują nogi, biust, reszta. No wiecie zresztą, co ja będę mówił, to tak tylko moim skromnym okiem. Więc serdecznie zapraszam dziewczęta na nasz wywiad. Proszę. A Państwa ogromnie brawa i doping. Dominika Ewerdowska.
się do Martyna Górajczyk. Numer 9, Agnieszka Lipieńska. Zapraszam.
głosowaliśmy, jury głosowało, następnie komisja skrutacyjna liczyła i dostałem tak złożoną kartkę, na której jest ten numer z którąś z pań, które tutaj wystartowały, która wygrała. I teraz myślę, że już napięcia nie będziemy budować. Tą kartkę otwieram. Szanowni Państwo, mis wiosny, tak, wyborów mis juniorów została kandydatka z numerem 6. Publiczności. Brawo dla nich. Moi drodzy, to jeszcze nie koniec. Teraz na nasze podium proszę Magdę Mieszkoniec-Cieślak i Piotra Bondowicza. To oni wyczytają wyniki wiosennej Miss Internautów. Zapraszam, zapraszam. A ja jeszcze poproszę Magdalenę Monsowicz, która posiada tę magiczną kopertę. Cześć, kochani. Proszę Państwa, Malbork 26 maja. Miss Internautów tvmalbork.pl, finał gali wiosennej. Głosowanie zakończyło się dziś o godzinie 15. I tak, trzecie miejsce. 12,7% głosów. Kinga Kowalska. Drugie miejsce. 23% głosów. Martyna Gurajczyk. Pierwsze miejsce. 62% głosów. Agnieszka Lipińska. Emocje delikatnie opadły, ale to nie wszystko, bo przecież oprócz przepięknych kwiatów i szarfy nasze miss otrzymają także upominki od sponsorów. Poprosimy teraz przedstawicieli tychże, a są nimi. Leśne Wellness, News Bistro, Koral, zestaw biżuterii, Michał Statkiewicz, Image Studio. Zapraszamy. Przedstawiciel właśnie
też na wellness, nie mógł dzisiaj dotrzeć do nas. Ja, Szymon Sukowski, w jego imieniu wręczę oto nagrodę. Kolejny sponsor to oczywiście News Bistro, znana nam wszystkim barka. Zapraszamy. Kolejny to Koral, zestaw biżuterii. Ciekawe co to będzie. Przygotowuje się zatem kolejna profesjonalna sesja fotograficzna. Michał Statkiewicz, zapraszamy. Ale żeby te zdjęcia poszły w świat, musi być do tego odpowiednia strona internetowa. Image Studio, zapraszamy. Proszę Państwa, miejsce publiczności otrzymała ekskluzywny obiad w barce, ale także pobyt w agroturystyce Uweni. Zapraszamy przedstawiciela tego sponsora. Redaktor Skibicka szybciutko szepnęła, że Uweni to jest tak cudownie, że gdyby ona tylko mogła, to rzuciłaby ten robotę u Piotra Wąsowicza i pognała tam i spędziła resztę swojego życia. Całe szczęście to Piotr nie pozwala jej na to. I mamy jeszcze to, o czym mówiłam wcześniej, czyli coś dla ducha i coś dla ciała, a mianowicie aqua aerobik. Dermin Malbork i Tomasz Rażewski, zapraszamy do nas. Dziewczęta zerkają na mnie zagadkowo. Otóż nie, to jeszcze nie koniec niespodzianek. Poproszę przedstawiciela Malbork Welcome Center, pana Krzysztofa Lewandowa. Nie! To Marianek jest najlepszy przedstawiciel z możliwych. Zapraszamy, on ma także upominki dla naszych kandydatów. Ale ponieważ Marianek potrzebuje wsparcia duchowego, to prosimy o brawa dla niego. Wszystkie są absolutnie wygrane i mam nadzieję, że mają tego świadomość. Niemniej jednak forma konkursu jest taka, a nie inna, że wygrywają tylko te wyróżnione. A ponieważ chciałyby zabrać głos, w związku z tym zapraszamy do naszego magicznego mikrofonu.
podania, buziaki i nic więcej tak naprawdę, czyli serdeczności. Państwu bardzo serdecznie dziękujemy za to, że zechcieliście być tego wieczoru z nami. A ja jeszcze tylko dodam, że już dziewczęta mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Miss letniej edycji, tak więc zapraszam już z tego miejsca bardzo serdecznie. Jak sami Państwo widzą, i warto, i się opłaca. Serdecznie dziękujemy za wieczór, życzymy wszystkiego dobrego i do zobaczenia latem. Było z nami oczywiście Violeta Ludowa-Zajadkowia oraz Mateusz Dechmiterner. Dziękujemy uprzejmie.